Mam dla Państwa znakomitą wiadomość. Polska kuchnia ma tyle propozycji dań, że ta lista prawdopodobnie nigdy się nie skończy, co zamierzamy udowodnić już za chwilę w kulinarnych potyczkach. A kto będzie dla nas gotował? Waleczne gospodynie z Dolnego Śląska i eleganckie z ziemi chełmińskiej. Kolno niedaleko Chełmna w województwie kujawsko-pomorskim. We wsi każdego dnia można poczuć ducha współpracy dla dobra mieszkańców. Strażacy są oparciem dla mnie i dla oczywiście dla zespołu, do którego niedawno dołączyłam. Wystarczy tylko, że hasło i my ze swojej strony coś podpowiadamy one i wtedy coś z tego wychodzi. W ten sposób razem można więcej i łączy się przyjemne z pożytecznym. Panie wykazują się zdolnościami i artystycznymi i przede wszystkim jeśli chodzi o zdolności kulinarne. To jest jakaś tam odskocznia od domowego życia. Każdy robi to, co lubi. Koło gospodyń wiejskich czerwone szpilki. Sprawdzamy, czy panie są w czerwonych szpilkach. Bardzo proszę, udowadniamy. Są czerwone szpilki, gotowe do gotowania. Ja bym do gotowania raczej szpilki zdjęła, a panie? No my niestety nie. Nazwa zobowiązuje do zakładania czerwonych szpilek i gotujemy smacznie i zdrowo. W gminie Świdnica w województwie dolnośląskim w Burkatowie działa koło prawdziwie walecznych gospodyń. Ze wspólnych spotkań czerpią energię do codziennych zmagań. To jest po prostu życie. Takie życie, które nas jako starsze osoby odmładza raczej, bo każda jest uśmiechnięta, radosna i z tym do domu wraca. Są otwarte na nowe doświadczenia i wiedzę. Dużo się można nauczyć, bo zawsze mówimy, że ja wszystko umiem. Dlatego z pasją oddają się wikliniarstwu, rękodziełu i oczywiście kulinariom. Nigdy się nie poddają, bo tradycja zobowiązuje. W dolnośląskiej kuchni czuć takie wyjątkowe wibracje. Jakie to są wibracje? To są wibracje waleczne. U nas również nazwa zobowiązuje i nawiązujemy tutaj tą walecznością do bitwy pod Burkatowem. Czyli i historia zobowiązuje, a nas zobowiązuje tradycja. Kto ją oceni, kto oceni smaczność dań? Nasi znakomici jurorzy Bartłomiej Witkowski i Artur Moros. Dzień dobry. Witamy panie. Artur Moros, szef kuchni, pasjonat ryb i znawca gęsiny, promotor rodzimych kulinariów na całym świecie. W programie Polski Grill zachęcał do grillowania regionalnych specjałów. Tradycja ma dla niego ogromne znaczenie. Z doświadczenia wie, że stół łączy ludzi z różnych stron. W potrawach liczy się dla niego jakość, prostota i wyśmienity smak. Bartłomiej Witkowski, szef kuchni, popularyzator tradycyjnych potraw w nowoczesnym wydaniu, podkreśla, że pamięć o naszym pochodzeniu jest bardzo ważna i dlatego stawia w swojej kuchni na smaki lokalne i regionalność. Uważa, że podstawą smacznego jedzenia są dobre polskie produkty. Tradycyjna zupa w Burkatowie na Dolnym Śląsku to jest zupa walecznych. Jaka jest historia tej zupy? Tą zupę jedli żołnierze walczący w bitwie pod Burkatowem i Lutomią w 1762 roku. Tradycję tą podtrzymujemy do dnia dzisiejszego. I choć nie wszyscy wiedzą, kto w tej bitwie wygrał, to wszyscy znają smak zupy walecznych. Tak, dokładnie. Jaki to smak? Jest to zupka jarzynowa, dosyć syta, bo jest z klopsikami mięsnymi. Bo dla walecznych musi być syta. Więc dla walecznych, dokładnie, żeby mieli siłę walczyć. Tą zupkę nawet teraz gotujemy przy okazji rekonstrukcji bitwy w Burkatowie oczywiście. Na środku wioski jest ognisko i w dużym garze gotujemy tą zupę. Taka pyszna zupa w kociołku, a tymczasem na ziemi chełmińskiej musi się uprawiać dużo ziemniaków, bo mamy kluchy ziemniaczane. Jak je nazywacie? Nazywamy je kluchy z dechy. Także z dechy, na dechę kładziemy gotowe ciasto i wtedy kluski idą do wody. Czy jakaś konkretna tradycja jest związana z tym daniem, czy to było po prostu codzienne danie w waszych domach? No w naszych domach to było codzienne danie. Każdy praktycznie ziemniaki sadził, potem je zbierał i z tego były i kluchy, i placki ziemniaczane. Na ziemi chełmińskiej niektóre gospodynie dodawały do tych klusek brukiew. Znacie tę tradycję? Nie, my z samych ziemniaków tylko dodajemy trochę mąki.
No dobrze, no co dom to tradycja, tak to wygląda, a my pytamy naszych jurorów, co konkretnie ocenią w tych daniach przygotowanych dziś przez panie. Drogie panie, mamy trzy kryteria. Za tradycję lub nowoczesność można uzyskać najwięcej punktów, bo 60, wygląd 20. Dla nas bardzo ważną jest elementem smak, za który też możemy przydzielić 20 punktów, co daje nam razem... 100 punktów, drogie panie. Jak to jest w kuchni, Arturze? Czy taki waleczny nastrój się przydaje? Oczywiście, w kuchni to jest cały czas walka, albo z pracą, albo z ekipą, czyli z załogą. Ale tutaj mam wrażenie, że ta walka to tylko będzie z nazwy, bo panie macie wszystko tutaj w jednym małym paluszku. To zupa, prawda? Tak. Jaki wybar? Nie ma wywaru. Nie ma wywaru. Na masełku klarowanym podsmażamy pokrojone drobno warzywka, zalewamy wodą, gotujemy. Dobra. I dodajemy później klopsiki. Jakie przyprawy używacie, panie? Tutaj tradycyjnie sól i pieprz. I zagęszczamy zupkę serkiem topionym. A jak często gotujecie tą zupę? Raz w roku jest tradycyjnie, aczkolwiek gotujemy tą zupę częściej, bo zastępuje jakby dwa dania, tak? Wtedy możemy skupić się tylko na jednogarkowym obiedzie. Jakie mięso używamy do tych klopsików? Mięsko tutaj jest mieszane, wieprzowe i wołowe. Fajnie, a wieprzowina to też jakiś specjalny kawałek, czyli to, nie wiem, łopatka, karkówka, czy na przykład szynka, czy to nie jest dosyć istotne? My raczej łopatkę używamy, bo... Ma więcej kleju. Lepiej się klei, lepiej się trzyma. I jest bardziej soczysta, prawda? I lepszy jest wywar. Do tego mięsa dodajemy jajko? Tylko jajko, sól i pieprz. Żołnierska, fajna prostota. Dokładnie. Ja widzę, że wy lubicie walczyć w kuchni, więc ja mieszać w garach wam nie będę, a wiem, że mój kolega Bartek ma słabość do czerwonych szpilek. Czym dzisiaj te kluski będą tak wyjątkowe, żeby były naprawdę godne wygrania tej konkurencji? To znaczy kluski będą okraszone boczkiem świeżym i wędzonym z dodatkiem cebuli i będzie kapusta kiszona. Ziemniaki są tarte, potem są przez ścierkę wyciskane i później i potem jest ten krochmal zbierany. Tak. Krochmal. Mamy w Polsce wiele odmian ziemniaków, ale tak naprawdę niektóre z nich nadają się na konkretne produkty ziemniaczano-mączne. Jakich wy, panie, ziemniaków używacie? My używamy marabeli, ponieważ zawiera w sobie dużo skrobi. Od razu trafiłyście w te odmianę, czy dłużej szukałyście? Szukałyśmy. Ojej, 4 albo 5 rodzajów chyba mieliśmy kartofli. Kluchy z dechy dzisiaj jemy z panem Arturem, no i oczywiście waleczną zupę. Ja życzę powodzenia, smacznego gotowania. Nie dziękujemy. I za chwileczkę czekamy na pyszne kluski. I tak robicie, zobaczcie, dobrze robię? Myk. Bartku, gdyby coś, to Darię można zatrudnić do robienia klusek. Zobacz, jak ja szybko to robię. Nawet w szpilkach. Ja mieszam, a ty próbuj, dobra? Chyba troszkę. No to dawaj. Ta kapusta jest dobra. Mhm. Dawaj. A boczuś jeszcze lepszy. A boczuś to tam mnie nie interesuje. Kluchy ziemniaczane z zasmażaną kapustą muszą być ciężkostrawne, choć nadal trudno ich sobie odmówić. W takim razie poszukajmy takich polskich produktów, które ułatwią trawienie. I wśród wielu będzie to na przykład maślanka. Każdy, kto ma własne krowy, ma i własne mleko, a z niego może przygotować sery, a także masło, a produktem ubocznym jest maślanka, tradycyjny wiejski napój. Powstaje ona po wydzieleniu się cząstek tłuszczu z kwaśnej śmietany. W maślance jest jeszcze trochę białka, jest dla nas bardzo smaczna, bo jest maślana. Możemy ją dodać do różnego rodzaju ciast. Dla nas takim naturalnym produktem jest maślanka, która jest ukwaszona i ona nam najbardziej smakuje. Zastosowanie maślanki jest szerokie. Doskonale sprawdza się w przygotowaniu słodkości w kuchni, ale nie tylko. Do obiadu ziemniaczki z koperkiem, jajko i maślaneczkę. I do smarowania, jak się opalaliśmy. Maślanka stosowana może być też w leczeniu schorzeń układu pokarmowego. Doskonale gasi pragnienie. Zaczęliśmy też używać w takie gorące dni do obiadu. Fajny, orzeźwiający napój.
Także no myślę, że jest dosyć niedocenianym napojem. Ja naprawdę polecam z całego serca. Nie dziwi zatem jej obecność na liście produktów tradycyjnych, gdzie znaleźć można na przykład maślankę nadwiślańską. Ten zapach mi mówi, że to będzie zwycięska walka. Jak pani myślą? No w końcu waleczne, myślę, że tak. Bardzo proszę. Jeżeli tak zostali nagradzani żołnierze po walce, to ja też chcę być tak nagradzany. Tu główne skrzypce w tej całej zupie gra jeden proces, a mianowicie te przesmażone warzywa na maśle. Bo ja jestem wielkim fanem masła. Ja również. A jeżeli mamy kupione dobre polskie masło, bo tutaj o to chodzi, żeby były fajne polskie produkty, to w tej zupie rzeczywiście one grają pierwsze skrzypce, a wszystko razem jest bardzo smaczne, bardzo tradycyjne, więc bardzo dziękuję. Czy kluski z dechy mogą być eleganckim daniem? Zdecydowanie mogą, jeśli zostały przygotowane na czerwonych szpilkach. Tradycyjne danie, ale podane tak elegancko trochę. One są bardzo ładnego koloru, jak na szare właśnie takie żelazne kluski, czy z deski kluski. Mają świetną konsystencję, bardzo smaczne. Ta kapusta, no w ogóle jak kapusta ma dużą ilość tłuszczu, boczku razem z ziemniakami, no to to jest świetne małżeństwo. Jest przewspaniałe, wyśmienite, dziękuję. To była bardzo udana walka, ale liczy się ostateczny werdykt. I teraz właśnie czekamy na ten werdykt. Ja może mniej mówiłem o kluskach, bo, ponieważ byłem tak zaabsorbowany jedzeniem. Za smak 100%, czyli 20 punktów, za wygląd 100%, 20 punktów i tradycja 100%, 60 punktów, czyli łącznie daje nam 100 punktów. KGW Burkatów. Miłe panie, życzę sobie tego, żeby każdy tak kończył walkę. Smak, tak jak powiedziałem, idealny, maksymalna ilość punktów 20. Pulpeciki na przykład, on był 1 w 1, więc absolutnie wygląd także maksymalna ilość punktów. Tradycja nie mogła być inaczej jak 60 punktów, więc w sumie 100 punktów mamy, miłe panie, remis. Co wiąże się z tym, że trzeba będzie teraz pokonkurować trochę mocniej. Jestem wyluzowana, podchodzę tutaj z dystansem. Przyjechałam, żeby się dobrze bawić, żeby poznać nowe smaki, ciekawych ludzi i żeby spędzić miło czas. Mięso i mięso na obu stołach. U pań wieprzowina, polędwiczki wieprzowe. W jakiej formie podane będą? Polędwiczki będą podane pod chmurką z podgrzybków. Oczywiście grzybki zbierane w naszych lasach. Całymi rodzinami chodzimy na grzyby. Dzieci już od małego są uczone, żeby rozpoznawać te najbardziej szlachetne, ale te mniej szlachetne też zbieramy i też suszymy i wykorzystujemy w kuchni. Ta chmurka zostanie przygotowana w jakiś specjalny, nowoczesny sposób? A to się okaże na końcu. To ciekawa jestem, czy panie z Kolna zdradzą nam swoje tajemnice. Również wieprzowina, schab wieprzowy u was? U nas będą rolatki wieprzowe z kopytkami dyniowymi w zielonej otulinie. Zdradzacie szczegóły, czy pozostanie to tajemnicą? Pozostanie tajemnicą do końca. Nie wiem, czy odkryjecie tajemnicę, życzę wam tego. Bartek, idź powalczyć, będzie ciężkie zadanie, bo grzyby wszystkie wyzbierane, czyli na Dolny Śląsk nie ma co jechać na grzyby, nie. To już jest pewne. Polędwiczka wieprzowa, czyli nasz główny bohater. Bardzo mięso delikatne i wymagające atencji. Można ją podawać smażoną, tak zwaną sauté, czyli tylko i wyłącznie na patelni. I tak właśnie będzie. Tak? Tak. Tylko tak. Będzie lekko na różowo? Będzie lekko na różowo i będzie właśnie polana sosikiem. A czym będzie ta pierzynka borowikowa? Sosik grzybowy ze śmietaną 30, czyli tradycyjnie tłusta śmietanka. Wiosenna nuta to będzie? To będzie pióre z groszku. Pióre z groszku.
bardzo myślę, fajny. Że będzie pasowało. Super. I będzie się fajnie wkomponowało w całości. Życzę miłego gotowania polędwiczka, żeby była w punkt. Pięknie u was wygląda, ale równie pięknie wygląda i pachnie u pani. Ja widzę, że już tam jest coś nowoczesnego na patelni. Takie płatki jakieś. Chipsy. Chipsy. Z selera. Tak. Selera. Co w środku tych naszych zrazików, roladek się znajdzie? To znaczy tak, jest boczek, ogórek kiszony, cebulka. Czyli tradycyjnie. I musztarda. A jako dodatek, co zaserwujecie, miłe panie, do tego? Kopytka dyniowe zaserwujemy. Kopytka dyniowe, o, to brzmi nowocześnie. Ale te kopytka, mąka, jajko? Tak, mąka krupczatka. Mąka krupczatka. A czemu mąka krupczatka? Jest delikatniejsza. Okej, okay, ale ona nam dobrze zwiąże? Zwiąże. Okej. Okay. To będzie rzeczywiście nowocześnie, bo bym myślał, że normalna pszenna mąka. Konsystencja. Konsystencja. No tak na oko się robi do ręki. W kuchni. Do ręki. To jest tak. Jak ja teraz to łyżką wezmę na mąkę, to ładnie zwinie się taka rolatka. Rolatka. To się nie I później potem kroimy tak. W tradycyjny kształt tak. Kopytek. A ta otulina zielona z czego została wykonana? Zdradza, Masia? Zdradza. Proszę zdradzić, no. To znaczy tak, chleb pszenny. Super. Wysuszony. Tak. Bez skórek. Tak. Zblendowany z natką pietruszki. My to nazywamy pudry. I jeszcze pesto będziemy do tego miały. Pesto szpinakowe. Tak. Będzie się działo na talerzu. Troszkę śmietany damy. Dobra, najważniejsze, żeby tam było wszędzie równo. Brzegi powinny być rozklepane trochę mocniej niż środek. Naprawdę bardzo dobra, czy tak mi pani mówi, żeby mi... Ale trzeba pieprzu? Dałam troszkę, nie chcę... Ale spróbuj. Właśnie, spróbuj, zaraz... Czy jeszcze byś coś dała? A szpinaczek tak delikatnie, nie? Mm-hmm. Tylko blanszujemy na masełku. Pięknie. Jakie się robią misiaczki. Juch. I hop, sasa. Jaka jest najszybciej zrobiona słodka przekąska, którą zna każda gospodyni i którą uwielbia każde dziecko? Racuchy. Mają Państwo ochotę? W takim razie sięgamy na listę produktów tradycyjnych. Tam na pewno je znajdziemy. Racuchy znane są od pokoleń. Uwielbiają je dzieci. Każda gospodyni ma swój przepis na placuszki. Łączy je jedno. Potrzeba niewiele czasu, by je przygotować. Bardzo prosty przepis na racuchy. Szybko się robi. Jest to jedynie drożdże, woda i mąka. I odrobiny cukru oczywiście, żeby drożdże zaczęły pracować. Potem przychodzi czas na smażenie, które również nie zajmuje dużo czasu. Chwilka. Na głębokim oleju kładziemy racucha i dosłownie... Minutka z jednej strony, z drugiej jest okej. A w zależności od pory roku racuchy można podawać z różnymi dodatkami. Są to albo świeże owoce, albo przetwory. Z pewnością placki zyskują wtedy niepowtarzalny smak. Można je w różny sposób urozmaicać, dodając pyszne dżemy z jabłek, z wiśni, powidła. Bardzo dobrze smakują. Wyjątkowy przepis mają gospodynie z Lubelszczyzny, dlatego baranowskie racuchy znalazły się na liście produktów tradycyjnych. Koła gospodyń wiejskich wytwarzają takie produkty, taką paletę smaków, która jest zdecydowanie mniej przetworzona i co najważniejsze ma ten charakter właśnie tradycyjny i ten charakter regionalny. Chodzi o to, żebyśmy przede wszystkim odżywiali się zdrowo, żebyśmy się odżywiali produktami zdecydowanie mniej przetworzonymi. To jest najważniejsze dla polskich konsumentów, że mają poczucie bezpieczeństwa, jakości żywności. Jak powinien wyglądać nowoczesny talerz, właśnie teraz się przekonamy i zaczynamy od schabu. Bardzo estetycznie podane danie. Trochę za dużo się moim zdaniem dzieje, a może tylko ten czosnek na mnie gdzieś tam za bardzo się wybija. Dobry szpinak, fajny sos, bardzo zgrabne kopytka.
Nowoczesność tutaj w tej postaci tego pudru również jest. Fajne te kopytka. Jedno z najnowocześniej prezentujących się dań w tym programie, tak mi się wydaje. Tak. Naprawdę. Brawo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Nowoczesność się nie kończy i nie kończy się walka, jak sądzę. Bardzo proszę. No, polędwiczka zrobiona poprawnie. Groszek lubi trochę taki bardziej kwaskowy smak. Do grzybów też bardzo fajnie pasuje. Może by było troszkę wyraźniej. Bardzo poprawny sos, pyszny, grzybowy. Pomyślałyście Pani o nowoczesności? Oczywiście ten przetarty sos, kawałek grzybka, super. Pire zielonego groszku, super. Natomiast surówka z marchewki nie daje jakby całości, że to jest nowoczesne danie. I ja bym na przykład, nie wiem, ją nawet w jakieś fajne słupki pokroił i tak dalej. I ona lepiej by się tutaj sprawdziła. Natomiast wszystko bardzo smaczne. Co się liczy w kulinarnych potyczkach? Po pierwsze smak, po drugie dobra zabawa i trochę konkurencji. Dlatego teraz usłyszmy, kto jest zwycięzcą tego programu. A jak to w kuchni bywa, ważne są detale, bo obydwa zespoły wykazały się naprawdę i dobrym smakiem, i dobrym wyglądem, i zaangażowaniem. KGW Burkatów oceniliśmy tak samo z Bartkiem, a mianowicie smak 20, bo naprawdę danie było bardzo smaczne, wygląd 20. Natomiast odjęliśmy jeden punkcik w stosunku do całości za może troszeczkę mniejszą nowoczesność niż powinna być. Czyli razem 199 punktów w dwóch konkurencjach. KGW Czerwone Szpilki i bardzo dużo się działo na tym talerzu. Być może dla niektórych za dużo, dla nas myślę, że w punkt. Dostały Panie od nas 100 punktów, więc wygrywają Panie drugą konkurencję i jednocześnie wygrywają cały odcinek. Wielkie gratulacje. Naprawdę to była świetna robota, ale również dla Pań wielkie ale gratulacje. Ale walka była, na pewno walka była i proszę się nie poddawać, bo naprawdę obydwa dania były super. Lubimy ludzi, lubimy gotować i bardzo się cieszymy, że mogłyśmy tutaj być. A tym bardziej, że jeszcze zdobyłyśmy fartuchy. Polski produkt, bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Świetne gotowanie, dziękuję. Naprawdę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Super. Było walecznie, było elegancko, ale jak to w polskiej kuchni i jak to w kulinarnych potyczkach, było przede wszystkim smacznie. Jesteście Państwo ciekawi naszych przepisów? Zapraszam na kulinarne potyczki już za tydzień. Do zobaczenia.